Witam serdecznie, Odyń z tej strony. Moi drodzy, w końcu się udało. Doczekałem do końca izolacji i można rozpocząć to, co miało być rozpoczęte rok temu. I wsiadamy do dziada i w końcu udajemy się w tą wielką bądź niewielką wyprawę. Dziadek mi wczoraj w nocy odpalił, bo wczoraj sobie o godzinie 24 pojechałem na stację paliw i po 10 dniach niepalenia, proszę bardzo, jak pięknie, a była temperatura mocna na minusie. Pierw jadę do Odyńców zawieźć jeszcze trochę dokumentów, jakiś tam pierdół. Koniec z tym Śląskiem. Cześć gołąb, w ogóle dawno żeśmy się nie widzieli. Muszę się skupić, żeby tam nie przywalić w nic. Pogoda taka se, znaczy no leci z nieba dziadostwo, deszcz, więc to już jest na minus, ale ogólnie w porządku. Dojechałem do Odyńców, strasznie wieje. A co to za gagatki? Co to ma być? Przerwa. Co to ma być? Co to ma być? Odpoczynek. To odpoczynek w pracy? Ty tak? Się opijasz całe 2 tygodnie na kwarantannie. No. 10 dni i nie na kwarantannie, tylko na izolacji. No. Jeden dzień zrobiłeś. Co tu się działo? Co tu się działo? A o czym miałem nagrywać? No, o czym miałem nagrywać? O tym jak siedzę w domu? Tak. No, taki mądry. Patrzcie, co przyszło. Okej, stare łóżko zamontowane. Stare łóżko zamontowane. Fotel może być. Mniej trochę miejsca będę miał, ale na hamaku mi się już nie chce spać. Jeszcze to trzeba wywalić. Ale to za chwilę. Właśnie jestem na rozmowie z moim pracodawcą. Wychodzi na to, że byłym pracodawcą. Niestety, panie Adamie, musimy iść w inne strony każdy i rozwijać się poza strukturami Odyńców. Czy ty? Wypowiedzenie dostałem. No. Z dniem 1. 31 stycznia. To ja byłem 1 dzień bezrobotny. Tak. Bez ubezpieczenia. Jak ja tak dałem radę w ogóle? Powinieneś iść do tego, do czego? Do urzędu pracy się zarejestrować. Do pupu. Pupu. Pupu idziesz? To jest były pracownik nas odwiedził. No właśnie jestem na... Bezrobotny? No zostałem zwolniony. Ja, powiedz to jeszcze raz. Zwalniam cię. 31 stycznia to był ostatni dzień twojej pracy. Przykro mi. Także... Ale... Tam są drzwi. Tak, ale teraz jestem jakby to powiedzieć... własnym tym. Jak mi zawieje, tam se, tak se mogę ten. No to co, pożegnalny kebab? Wszyscy są na diecie. No tak, właśnie widać po nas. 1, 2 i 3. Jestem już z powrotem w dziadku. Jadę jeszcze na zakupy, żeby zrobić zakupy Andrzejowi i Emilii, jakichś polskich słodyczy. Princepolo, Grześki, Petitki, pełno Michałków, Krówki, Malagi, te wszystkie. Co tu jeszcze jest takiego polskiego, co oni tam we Włoszech nie mają? Czekolada to wszędzie podobna jest. Chyba starczy, no. Delicje jeszcze wziąłem. Coś jeszcze może mi się zobaczy. Przylazłem do sklepu i robię sobie w miarę porządki tutaj. Kubki dla Andrzeja, leki, różne inne pierdoły takie, żeby mi się to nie pogubiło. Wkładam tutaj plus ciuchy. Dobra, 1, 2. Git majonez. Materac trzeba będzie stąd wyrzucić, bo jest łóżko. To też trzeba będzie gdzieś przełożyć. No trzeba pokombinować trochę na nowo, ale jest git. Ale mi brzuch rósł. Ale mi ciężko. Znowu się świnia spasła. Co zrobić? Trzeba będzie zrzucać. Trochę się tu teraz mało miejsca zrobiło, ale coś poradzimy, spokojnie. To się wywali, już będzie finalnie jakoś tak wizualnie więcej miejsca. To się wywali, może gdzieś się tam przewali. Coś tu pokminimy. Czemu łóżko wraca? Albo tak, bo jednak hamak mi się nie podoba. Pospałem, w lato było fajnie, ale teraz jak się śpi w hamaku, to od dołu zimno w ciul. Papian bita! Na kepsa. ostatni keps z młodym. Jedziemy. Grzeszymy. A potem będę narzekał. Jaki brzuch mam. Zresztą ujęcie temu mieliście narzekanie. Ale dobre jest. Tak to masz? Tak? Nie, pomarańczkę. Pomarańczkę, no. Mandarynki. Smacznego. Mamy już godzinę 15. Jadę jeszcze do siebie z powrotem. Znaleźć łańcuchy. Bowiem w Słowacji, w Słowenii, w Węgrzech nie, ale w Słowacji, w Słowenii są obowiązkowe. Jadę przez Słowację, przez Słowenię. Może jadę najpierw do Chorwacji, Kijowie, ale muszę mieć łańcuchy. Jestem w Katowicach w chałupie i o tym tutaj dawno nikogo nie było. Tutaj ino beboki żyją. Ino beboki. Psz. I szukamy dziadostwa. Jest i rower mój. Jest i rower, ale nie biorę rowera. Nie biorę rowera ani jednego, ani drugiego. I ile tu jest dziadostwa. I znajdź tu teraz te łańcuchy. No nic, szukamy. Normalnie jest wszystko. Sąd tyle, że nie wiem, ale łańcuchów nie ma. Dzwoniłem teraz do pewnej osoby i łańcuchy moje zostały w Warszawie. Pod Warszawą, ale pokażę wam coś ciekawego. Mój pierwszy detektor. Saper Midas. No, oryginalny, nawet jest nalepka nieściągnięta. Nic nie grzebane. Metal detektor PI. Taki sprzęt. Wyprawka od mamusi, proszę bardzo, schaboszczaki, dwie buły i jeszcze są drożdżówki dwie. A co? Będzie akurat na kolację. Na wieczerze. Wieczerze, niech będzie. Ogórków nie biorę. Dobra. Okej. W końcu definitywny wyjazd. Muszę jeszcze do Sosnowca jechać po łańcuchy, bo nie wiem kaj tu kupić w Katowicach, a w Sosnowcu wiem kaj. No i ten najgorszy wyjazd zasrany. Gołąb, ratuj! Jestem w Intercarsie i udało się dość tanio wyrwać. Wiem, że nic nie widać, wiem, ale łańcuchy kupione. Można jechać, w końcu. Widać? Teraz widać. Przede mną godzina 45. Jadę pod granicę z Słowenią. Boże, z Słowenią, z Słowacją. I przed Słowacją sobie stanę. Będzie godzina 19:20. Nie zamierzam po nocach jechać. Zrobię sobie streama, zjem sobie coś. W końcu na trasę wjeżdżam. No i nie mam daleko. Godzina 13, znaczy godzina 30, tam plus minus 110 km do granicy z Słowacją. Jestem jakieś 20 km od Zwardonia, no i jest pogodokalipsa. Nawala śnieg niesamowicie. Ale tak niesamowicie. Biało. Ale tu zima jest, ludzie. Garnek aż mi spadł. Ale tu jest klimat. No śniegu nadupcyło tu w tych górach. Jestem w Milówce i szukam już jakiegoś miejsca, żeby się kajś zatrzymać na noc, bo wszystkie parkingi takie boczne są zasypane fest. No myślę, że jak tu stanę gdzieś, to nie będzie źle. Może mi nikt nie zwrócił uwagi. Ile mam? 14 km do granicy, tam kaj chciałem podjechać. Zatrzymam się tu i ciulst. Oj, żebym ja się nie zakopał ino. Nie no, jadę kajś, gdzie się nie będę rzucał w oczy w ogóle, bo tam przy Biedronce jest dopiero godzina 19, tam 20, a chcę jeszcze posiedzieć trochę. A to już jest to miejsce, kaj się tym jedzie, tym mostem, to kurde, ja już jest przy samej granicy. A ja dałem tam jakąś stację, ja mam nadzieję, że na tej stacji będzie można tam kaj się zatrzymać. Tunel do Zwardonia. Cały biały. Ledwo wjeżdżam pod górkę, ludzie. Muszę zygzakiem takim jechać. I w ogóle przejechałem granicę oczywiście. I przejechałem ten stop. No wjeżdżaj. Dobra. Jestem znowu w Polsce. Całe szczęście wjechałem. Jaka zima w ogóle. Nie, no kurde. Mieszkać w takim miejscu. Masakra. Strach jak nie wiem. wali śniegiem. No tutaj tego to jest... O Jezu. Dobra, żebym nie wpadł w jakiś poślizg gdzieś czy coś. Mam tu taki parking, ale tu aż strach stanąć. No, autobus tu stoi. Ale ja tutaj nie stanę, bo kurde się zakopię. Rano nie wyjadę stąd. Jestem w Zwardoniu na dworcu. I nie wiem, czy tutaj stawać na noc, czy jechać gdzieś dalej. Mam strasznie wdupcyłem. Cały biały już jestem, ja idę do... Zatrzymuję się tutaj, tylko najpierw muszę sprawdzić, jaki będzie internet. No, jak będzie do dupy, to trzeba będzie stąd jechać. Idziemy sprawdzić. Festlipny zasięg tutaj jest, w tym Zwardoniu. Podjadę tutaj na trasę koło stacji, od razu jutro zatankuję, jak wstanę. I tutaj widzę, że tiry jakieś stoją, to może jakieś miejsce dla mnie gdzieś będzie. Chociaż wszędzie tu jest trudno. Mógłbym jechać w drugą stronę, tutaj, podjechać do góry i tędy, ale tu już nie wjadę, próbowałem. Się ślizgam jak nie wiem, tu pod tą górkę nie umiem wjechać. I muszę znowu w dół jechać. No jest trochę stresu. A teraz drożdżóweczka. Dosłownie moment i wszystko zaparowało. Ale jedziemy 4 minuty na tą stację. Podjechałem na stację. Zaraz przy granicy. I lecimy 5,50, nie ma drogo. Znaczy idzie znaleźć po 5. Ale 5,50 nie ma źle, biorąc przez pryzmat to, ile ostatnio kosztowało. Wszystko zasypane. Pewnie nie widać, ni trochę. Może tu będziecie widzieć. Ale jestem na zajeździe dla ciężarówek. Tu jakaś łódka w ogóle stoi, dwie łódki. Całe pokryte śniegiem. Mamy godzinę 20:30, ale mamy pełny internet. Mamy pełny internet, także jest super. Dobra, jakiego mamy tu neta? 26. O panie, taki internet to streamujemy jak nic. Prąd. Pip. Dobra, jest. Streama robiłem, w miarę leciał, ale no niestety. Tutaj jest spoko zasięg, ale nie będę tak trzymał przecież telefonu. A tutaj jest do dupy zasięg. I szukałem kabla jakiegoś dłuższego, ale niestety tylko ten kabel może robić za router. I będę musiał kupić dłuższy kabel. Tego nie otworzę. No trudno, nie będzie streama. No widzę cię, gdzie jesteś, tylko że ty tam jesteś w potrzasku normalnie, no. Ale ten Kuba do ciebie jedzie. Po streamie i po graniu stream jak zwykle się wywrócił, słaby zasięg, tak jak mówiłem. Mańka oglądam i kotleta będę z bułą szamał, trochę chyba za duża ta buła, ale Maniuś, czekajcie, maździnę zezłomował. Maniek, oby ci Priusak służył. Gdzie jest Priusacci? Tutaj jeszcze jest Priusacci u Mańka pod chałupą. Zrobiła się godzina 12:30 i co? Cześć spać. Tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek. Jak się podobało, zostawić pierdółki, jak nie to nie. I widzimy się... No właśnie, nie wiem kiedy dokładnie. Mam nadzieję, że jutro. Zobaczę, jak z netem będę stał. Cześć!